Mam takie poczucie, że przede wszystkim musimy rozmawiać o ostatnich 20 latach, nie o okresie PRL-u, no bo to jest po prostu okres, w którym pewne książki nie miały prawa powstać. Natomiast czy nie ma książek z takiego nurtu realizmu historycznego? Nie jestem pewien, być może są. Natomiast dla mnie, moi bohaterowie, nawet jeżeli to są duże nazwiska, tak jak Tadeusz Danilewicz, szef Sztabu Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych, a później komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, to są nie bohaterowie, tylko ludzie. I to jest punkt wyjścia. Jeżeli mój bohater jest człowiekiem, no to musi mieć wady. To nie ma ideałów chodzących. Normalny człowiek pije wódkę, przeklina, robi głupstwa, a czasami się z kimś kłóci, no ale postać z krwi i kości taka być musi. Nie może być inaczej. W związku z tym, starając się dotrzeć do pewnej prawdy o człowieku, budując ją na podstawie zdarzeń, dokumentów, etc., etc., pewną warstwę oczywiście muszę w jakiejś mierze dorobić. I szukam takich cech charakteru. Wiem, jeżeli ktoś jest gwałtowny, no to wiem, że muszę na tym zbudować jakąś scenę. Jeżeli ktoś ma jakieś ciągoty do, nie wiem, hazardu, muszę na tym zbudować jakąś scenę. Jeżeli człowiek, mężczyzna lubi kobiety, to muszę go pokazać w takiej roli. Może dlatego nie buduję właśnie postaci ze Spiżu. To nie bardzo by mnie interesowało w ogóle. Człowiek bez wad, jakiś chodzący ideał, a cóż to da pisarza za materiał? Żaden.